Witam serdecznie w poniedziałkowy poranek, słoneczny poranek, specjalnie dla Bożenki, relacja z mojego ogrodu. Zacznę może od tych moich olbrzymów, które nie zatrzymują się we wzroście. Nie wiem, czy to odda ten film, jakie one są wysokie. I tutaj dwa kolejne, one są wyższe jeszcze jak ten pierwszy. Ten pierwszy już tutaj mój olbrzym zakwitł. Słoneczko mam akurat z boku. O tak, o dopiero się rozwija. Muszę zadrzeć głowę do góry, żeby go było dobrze widzieć. Widać. Teraz pokażę wam. Ja sięgam dotąd. Tutaj jestem gdzieś mniej więcej 1,50 m w kapeluszu. No i teraz od tego miejsca do góry, nie wiem ile on już ma, ponad 3, ale na pewno rekord Guinnessa to 9 metrów. Może nie, może takiego nie osiągnę, ale to jest rewelacja, to co się zadziało z tymi słonecznikami w tym roku. A tutaj jest, tutaj są te dwa kolejne. No, te 1,50 m to gdzieś jest, tu moje oczy. A gdzieś tutaj w tym miejscu jest 1,50 m w kapeluszu i teraz od mojej ręki cała reszta do góry. O, ten ma dużo więcej jak 3, dużo więcej. Tu moje szalone pomidory. O, tutaj takie, takie gruszeczki, nawet nie wiem co to za odmiana. Bo wszystkie moje nasionka, które w tym roku posadziłam w lutym, nie wzeszły, nie udały się. To są wszystko kupne, kupne flance. O proszę. Tak to wygląda. Tu pod słoneczko może będzie trochę gorzej. O, to są kolejne. W tym roku po raz pierwszy w gruncie, bo zawsze były pod namiotem. Ale co roku kupować namiot, bo niestety nikomu się nigdy nie chce go schować na zimę, więc on po zimie wygląda tak, jakby go myszy pożarły, wiatry porywały. No, różnie wygląda. Tutaj są w donicach zaopatrzone w worki na śmieci, żeby woda nie uciekała, po prostu nie mam aż tyle podstawek. No i trochę bardziej wilgotno jest, ruszyły się. No ale obsypane są też pomidorkami. Tutaj są czerwone, tutaj są żółte. Tak oto wyglądają. No a tutaj są moje po prostu buraki, które przeszły w tym roku samych siebie. Może mi się uda wam pokazać. To są. Może wyrwę tego jednego, żeby było, żeby można było mieć porównanie. O. To jest burak, które już naprawdę potrzebują, żeby je powyrywać i coś z nimi zrobić, ale niestety teraz nie mam czasu. Zobaczcie, to jest burak, tu go trzymam, tu jest moja ręka. A tak o wygląda mój burak i drugi się niestety też wyrwał, więc będą dwa, a raczej 3, bo już się nawet trzeci wyrwał. Tak właśnie wyglądają buraczki szalone. Ojku. A tutaj są kolejne pomidory. Pod słońce trochę niedobrze, bo świeci mi w oczy. Nie będę ich zachwalać i nie będę mówić, jakie to one są, żeby nie zapeszyć. Ale tak sobie rosną, dojrzewają. Tutaj moje bakłażany. Jeszcze nie są za duże, ale są. Raz, dwa, trzy. Trzy bakłażanki. A mój powojnik się pnie. Tutaj przygotowane kartony na kolejną grządkę perma
kulturową będzie zrobiona szklarenka, żeby nie kupować już namiotów. O, a tutaj moje szaleństwo, popatrzcie, kolejne słoneczniki, zobaczcie. Wariactwo, po prostu wariactwo. Może nie jest taki grubas jak ten poprzedni, ale żeby wam pokazać wysokość, to goni tego, goni. Także w tym roku mają tutaj pięknie. Tutaj rosną ozdobne dynie, a tutaj rośnie wilczek urwany z pomidora w domu. Tylko teraz nie wiem, czy to będzie zielony, ten zebra angielski, czy to będzie, ponieważ miałam trzy i pomieszały mi się te wilczki, te dzikuski. Albo będzie czarny, szery, no szery to już nie będzie na pewno, albo będzie czarny pomidor, albo będzie zielona zebra. No, winogrono też robi wariacje. Puszczam go tutaj na tą moją altankę urodzinową, żeby dała trochę cienia. Oczko poprzycinałam, ponieważ było szaleństwo. Mam nadzieję, że drugi raz zakwitnie szałwia. O, tutaj jest szałwia. O. Tutaj drugi raz już kwitnie, bo już poobcinałam. To się rozrosło. Tutaj porobiłam sobie też permakulturowo albo kulturarnie. Ponakładałam ściętą trawę, siano i tak po prostu mam spokój z zielskiem. A tutaj są moje grządki. O, nie bardzo tak, bo słońce świeci. Tutaj są moje grządki, których oj, dzika róża i po prostu kuje. A muszę przejść. A tu są moje grządki, którym nic nie robię. No i takie są twarde, zbite. No i moja marchewka z majerankiem. Z majeranką. Jak zwał, tak zwał. Tak sobie rośnie, bo rośnie. Tu szalone winogrona. Jest ich bardzo dużo. Ale jest tak sucho, że nie wyrabiam po prostu z wodą. Nie wyrabiam. Po prostu tony, hektolitry. Tu rośnie fasolka, która ma też zrobić cień. Świeżo posadzona, ale idzie. Nawet te, które tutaj myślałam, że już nie wyjdą, to jeszcze wychodzi. No i tutaj też jest jeden z tych dziczków posadzony. Może coś z niego będzie. O, tu moje dzikie wyrośnięte. Co se samo wyrośnie, to rośnie. Nic nie wyrywam. Trawa. Tutaj pałki wodne, takie miniaturowe, bardzo miniaturowe. Ja wam pokażę, jaka to jest miniaturka. To jest moja ręka tutaj. To jest takie o, po prostu ozdobna miniaturka. No i tak to wygląda. Dziki burz. A susza jest taka, tak to wygląda. Także to, co potrzebuje wody, w pierwszej kolejności jest podlane, a niestety trawa wygląda tak, jak wygląda. O, jest po prostu Sahara. Tutaj ścięta lawenda wypuściła wszystkie młode, także myślę, że gdzieś we wrześniu będzie kolejny piękny zbiór lawendy. Tutaj osad sobie wyrósł i też sobie rośnie. I niech sobie rośnie. O, tutaj wieżówka. Werbena. Rozmnożyła mi się też bardzo mocno. No i tutaj Schmetterlingbaum, tak się to nazywa po niemiecku, a po polsku budleja. Nie wiedziałam, jaki to będzie kolor,
bo kupiłam ją taką, no taką po zimie w sklepie ogrodniczym, taka była troszeczkę byle jaka, ale lekarz Małgosia zbiera wszystko, no i daje im drugie życie w moim ogrodzie, więc tutaj jest wszystko. No więc mamy różowy kolor, jakby to kogoś nie zdziwiło. Jaki nie kupię, to albo róż, albo fiolet. Tak mi się jakoś trafia. Tutaj też wariacko rośnie. Olbrzymi rozchodnik. Tutaj moja malwa. Pełna malwa, bo ta czarna to jest taka pojedyncza, chudziutka. To moje floksy. Jest po prostu suchota. Tutaj piękny wiciokrzew jest obsypany kwiatami. Ma trzeci rok ten krzaczek. Kupiłam dwa patyczki. I tak oto on wygląda. Jest śliczny. A pachnie? Tutaj moje grządki permakulturowe. Słoneczniki rosną. Tu mają więcej cienia, więc one nie są takie wybujałe jak tamte. Tutaj rosną buraki, które są przeflancowane pojedynczo. Chcę zobaczyć, jak urosną. Pokażę Wam zaraz pojedynczego buraka. Tutaj mój bób, który się na mnie wypiął, niestety. W tym roku chyba mu nie podpasowało. A tutaj jest mój bordowy agrest. Jest przepyszny, jest tak słodki. O, tak on wygląda. Boże, ja się będę napinać. Jakiego mogę urwać przecież. No i tak wygląda. Są akurat takie malutkie. Ale mam takich moich sąsiadów, dwóch amatorów agrestu, także to dla nich ten krzaczek i dla mnie. Jak jestem na ogrodzie i bardzo mi się. W tym roku porzeczki wyschły. To, co zostało przez tą suszę, trzeba będzie zerwać. Co z nim zrobić? Wszystko jest tak suche. Moje rzodkiewkowe strączki. A tutaj wybujało koper włoski. Jest też duży. Bardzo duży. Bo jakieś 1,30 m. Bo mi tak sięga za biust. No i co tu jeszcze? O, tutaj moja wisteria. Glicynia, jak to woli. Mam dwie odmiany. Jedna jest, nie wiem nawet jak to rozróżnić, jedna ma tutaj bardziej brązowe te gałązki i zielone listki, takie przyciemnione, a tutaj jest druga, taka bardziej jasna, mają zupełnie inne kwiatostany. No i tak sobie poszła już w tym roku do góry, nie wiem jak długo to metalowe wytrzyma, ale niech rośnie. No tutaj moja czarna malwa, trochę niedobrze, bo pod słoneczko. Na razie pąki. No wlewam tu wodę, ale jest to po prostu... No jest ciężko, jest bardzo sucho. Zobaczcie, tak wygląda ziemia. Jest bardzo sucho. O, proszę. Nawet lawenda, no lawenda się jakoś trzyma. Tutaj moje materiały na co mówiłam przed chwilą, na moją szklarenkę. Tutaj też rosną, nie wiem co to będzie, ale to takie jakieś dzikie, jakieś, o tak to wygląda. Pisało, że śmierdzi, na razie nie śmierdzi, mówią, że wydają taki smrodek, bardzo, jak nie wiem nawet jak to nazwać. Na razie nic się nie dzieje. Tutaj też miały być czerwone, są żółte. No, trochę innego koloru.
A tu słonecznik bez wody, niby jest cały zielony, ale, ale kwiatki już, o, słyszycie? Jak szeleszczą, o. No i moje dalie w tym roku. Tak o sobie wyglądają. I tu się nic nie dzieje. A tutaj moja trawa pampasowa. No z dwóch źdźbeł, takie coś. No to jest różnica kolosalna. Tylko jeszcze nie ma żadnego pióropusza. No i zobaczcie, wszystko suche. Trzeba lać i lać, o. Co drugi dzień dostają tyle wody, nie wiem, 30 litrów pod każdą. No i niestety nie dają rady, bo wszystko obok też wyciąga. Tutaj są żywopłoty, które też ciągną. Jest ich tu masa cała. No i tu się mój ma czarny bez. O tak, o. O, tutaj było kolejne jedno z 10 drzew. Orzecha, ale niestety jest ścięte, bo dawało tyle cienia. No i nigdy nie wybijał się ten czarny bez, bo był przysłonięty. A tak trochę mnie na cieniu. Buziaki. Tutaj w tym roku spod winogrona, co roku wycinałam, ale w tym roku dałam szansę, przesadziłam jeżynę. No i odwieńczyła mi się, zobaczcie. Będę miała w tym roku jeżynę, ale tak kuje, ma takie kolce, że to jest szaleństwo. No to tyle z suchego ogrodu. Tutaj róża pnąca, nie, jeszcze wam pokażę. Tu jest róża pnąca. Takie ma, o, śliczne, czerwone. Jedna miała być czerwona, jedna pomarańczowa, jedna różowa. Mam dwie czerwone, a trzecia nie rośnie. To tak to tutaj wygląda. Teraz idziemy na ten ugór mój, którego nie uprawiam w tym roku. Tylko postawiłam, o, postawiłam tutaj taką jedną prowizoryczną grządkę. Sandwichową, jak ja to mówię, bo tam wszystko jest nałożone. Zobaczcie, jaka ziemia jest. To jest po prostu. Tak to wygląda. Tego nawet nie podlewam. Podlewam tutaj trochę, bo tutaj mam dynię, ale ona lubi ciepło. No i wilgotne też, ale tutaj będę miała dynię. Już wam pokażę, jak ona wygląda. Na razie jest mała, ale tutaj będzie. I tutaj gdzieś jest jeszcze. O, i tutaj będzie. Tu jest zawiązana. No a tutaj moje ogórki na prowizorycznych sznurkach, ale idą w górę. I kolejne pomidory w gruncie, ale muszę tak, bo słońce prosto w oczy. To są najpóźniej wsadzane pomidorki, ale już są. No a tutaj jest tapinambur, jak on tam się zwał, tak zwał. Ciągnie wodę jak cholera. Podlewam go, no i mam go drugi rok, jeszcze mi nie zakwitł, ponieważ tu przychodzi taki moment, że tu jest tak sucho, no że na niego naprawdę żal mi tej wody, żeby go podlewać. Ja go podlewam, ale to są takie naprawdę szczątkowe podlewania. Zobaczcie, to jest ta suchota. No, mój kosmos. No rośnie, trzyma się jakoś, ale to nie tak jak te, które podlewam. Tutaj mój ugór, tu będzie na przyszły rok stała szklarenka zbudowana własnoręcznie z pleksy i z drewna. No tutaj moje papryki sobie rosną. Teraz już nawet nie wiem, która jest która. Ale rosną. Tu, jeszcze tu w tej mojej wielkiej, o proszę, pietruszce zeszłorocznej. O, tutaj są
moje selery też są duże, ale nie będę ich już odkopywać. Też są duże. Ale pokażę jeszcze tego wielkiego buraka jednego, który sobie rośnie sam jak król. No i tu przechodzę koło tych, nie wiem jak to pokazać, te liście. One są po prostu ogromne. Jak to? Może tu się coś da? Tu jest moja ręka, a tam dalej reszta to jest liść. Jest ogromny, po prostu, nie wiem, ma 40 cm. Tutaj mój burak szalony. Rośnie sobie jeden jak król. Zobaczcie. No nie wiem ile ma tutaj. Odtąd. Dotąd jeszcze go całego nie łapię. No nie wiem. Ponad 10 cm na pewno. Ma rozstaw mojej ręki. Tutaj jest wilgotnie, bo jest podlewane. To i zaczyna rosnąć mlecz. A tutaj jest podlewany kosmos. Widzicie różnicę, jak wygląda? Jest po prostu bujny. Moje stokrotki, margaretki. No i mój domek. Idziemy do ziemniaczków. Rosną. Jeszcze na razie nic nie robiłam. Na razie wlewam hektolitry wody. Zobaczcie, no ile można wlewać, ale jest suche. Po prostu jest po prostu pieprz. Dzisiaj trzeba znowu podlać, bo przedwczoraj było podlewane. Gdzie? Wczoraj rano było podlewane. A dzisiaj już jest pieprz. No i trzeba będzie zerwać. Ogórki będą pierwsze zakładane. Tu. Patrzcie, jaki ładniutki. Tutaj. Tutaj. Tutaj już trzeba wyrwać. Nagietka. Z fasolki zrobił się burz. Tutaj kolejne dwa wariaty, rosną chude. O, trochę nie, o może zasłonię to słoneczko, ale tak są wszystkie krzaki, a krzaków jest tak do końca, tak do samej bramki, jeszcze za ten pawilonik. Tutaj róże, też ich nie podlewam. No i tutaj mój kolejny bez, czarny bez. No. Nie zjadły go ptaszki w tym roku, bo co roku są wyskubane. W tym roku tak się nawet ładnie utrzyma. Nie zapraszajmy, bo to jeszcze ptaki jedzą. A tutaj moje materiały na szklarenkę. Na moim kompostowniku szaleństwo, ziemniaki, które zostały wyrzucone. O, proszę, zrobiły sobie takie gniazdo, a niech sobie rosną. No, to tak by było, o, tyle z tej suchoty. Tak to wygląda. Podlewam i podlewam i podlewam. O. Także kolejne pomidorki. To one sobie same tutaj wyrosły. Idą gdzieś tutaj stąd. No i szalona fasola po prostu. No i między fasolą ogórki, między ogórkami jeszcze jeden pomidor też ma tutaj. Wczoraj rano podlewałam to wszystko, poprzecinałam troszkę, bo był, o tutaj moja werbena, która się też zasiała. Rośnie sobie w takim o miejscu, gdzie suchota. Niesamowita! Moje zbieractwo. Tutaj kolejne kosmosy. No i tak to o wygląda z tej strony. Tak to wygląda z tej strony. No i moje słoneczniki po prostu. Widzę je z domu, z mojego okna. Moje okno jest tam. Zaraz wam pokażę. Nie wiem, czy to będzie widać. O, tam, gdzie te słoneczniki na balkonie wyskakują. O, tam, o, tam, o, tam jest moje okno. Także tak to wygląda. Już
tak, leżaczki. A tutaj jakie piękne winogrona, o, świeża pokrzywa. Można już zbierać i suszyć na herbatkę. Ała! O, proszę, ile winogrona. To jest akurat... O, kolejna pokrzywka. To jest akurat ciemne. Granatowe. Tamte z przodu. Na początku, o tam. Jest jasne, jedno jest żółte, jedno jest białe. A tutaj jest ciemne. Tutaj kolejne słoneczniki wariują. Wszystko mi przysłonią. Buraki są szalone w tym roku. A moja jeżówka też nie jest mała, żebyście mogli zobaczyć. Ona jest ogromna. Ona jest ogromna. Tak trochę źle pod to słońce, ale zobaczcie, ona jest po prostu wielka. Tutaj rośnie mi rudbeckia, w tym roku posadzona, też nie ma malutkich liści, ma mieć ponad 2 metry. No i tak sobie rośnie. No i ta szałwia, jak ona była rosyjska, tak wygląda, jest śliczna. Wszystko się tam gdzieś położyło na te... No i tutaj krwawnik czerwony. A tutaj dzikus biały. Ale niech sobie rośnie, nie wyrywam. Tutaj też cała masa wyrosła. Nagietki. Kosmos kolejny. W zeszłym roku kosmos miał ponad 2 metry tutaj w tym miejscu. Tak go przerzedziłam, że... Znaczy, no rozsiał się. Także wszędzie to, co jest posadzane, to jest rozsadzone przeze mnie. Tutaj ta moja jarzębino pigwa, która miała jednego, ale nie ma, bo nie wiem, nic nie ma, ale mam nadzieję, że jak mu doładuję trochę nawozu, to temu drzewku, to na przyszły rok coś będzie. No i tak by to było z ogrodu o poranku z całuskami dla Bożenki. Mam nadzieję, że będziemy się niedługo widziały. Mam taką ogromną nadzieję was zobaczyć. No i tak to wygląda z ogrodu. O proszę. I buraki. Trzeba będzie coś z nich dzisiaj zrobić. No i moja wierzba, która daje tam mi cień. I to tyle. Całuję was wszystkich mocno. Pozdrawiam. I do kolejnego razu. Czekamy na deszcz, bo nie zarobię na wodę. A tutaj jeszcze moja dalia. Taka inna niż tamta, bo taka pierzasta. O proszę. Też słoneczko świeci. Muszę trochę przysłonić głową. No tak to wygląda. Świetna jest. No i kolejny, patrzcie, zwariowany kosmos. I tam kolejny zwariowany kosmos. Są podlewane, więc rosną. A i jeszcze moje drzewko magnolii, które kupiłam. Też tylko patyczek był. No i to tyle. Parasol nie naprawiony. Trzeba nowy stojak. No wszystko suche, po prostu suche. Aż skrzeczy pod nogami. O, tak to wygląda. Pokazać, jaka to rzeczywiście jest suchota. Pokażę wam ścieżkę. Tak mnie chociaż trochę widać. Zobaczcie, jest po prostu trawa wypalona. Wypalona trawa. Tak to wygląda. Tutaj pod orzechem jest trochę bardziej zielono. Ale no i moje okienka, o tam. O,
O tam, gdzie ta drabinka z tyłu. Tak sobie patrzę na mój ogród. No. I to by było tyle. Całuski wam przesyłam. Tak tutaj trochę sobie stanę, chociaż na cieniu, żeby mnie było widać. I tak. Całuski dla was i do zobaczenia.